Czy przestrzeń typu flex zastąpi niebawem tradycyjne biuro? O tym w dzisiejszym odcinku Galaktyki Nieruchomości. A naszym gościem jest Michał Kwinta, dyrektor krajowy Mindspace Poland. Dzień dobry. Cześć Michał. Witam. Powiedz, jak to jest z tą przestrzenią do pracy dzisiaj? Jak ona się zmieniła po tej całej sytuacji pandemicznej? Jak wygląda dzisiaj? Przestrzeń już się zmieniała od dłuższego czasu tak naprawdę. Stąd pojawiły się przestrzenie elastyczne, które są produktem dość mocno konkurującym w ostatnich latach z tradycyjnym najmem. Odpowiadając na to pytanie na samym początku, nie, jeszcze nie wyprą, natomiast będą bardzo poważnym konkurentem. Takim konkurentem, który jest coraz bardziej mile widziany. A czym są te przestrzenie elastyczne w ogóle? Przestrzeń elastyczna to jest taka przestrzeń, która dopasowuje się do potrzeb. Dopasowuje się do potrzeb naszych najemców, których my raczej nazywamy członkami, ponieważ my tworzymy wspólnotę. I jest to przestrzeń, która daje elastyczność nie tylko w formie samego najmu. Nie jest to tak jak w przypadku najmu tradycyjnego kilka lat, tylko może być to na przykład jeden miesiąc, jak w przypadku Mindspace. Natomiast daje też elastyczność w postaci biura, z którego się korzysta. Może elastycznie rosnąć, może elastycznie się kurczyć, może dobierać przestrzenie pod różnego rodzaju projekty. Są to przestrzenie, które są kreatywne i są to przestrzenie, które stawiają właśnie na budowanie takiej wspólnoty, która pozwala różnym firmom na wymianę myśli, współpracę, na wspólne spędzanie czasu po pracy, w trakcie pracy. Jest to taka przestrzeń kompletna. No właśnie, to się nazywa flex. Tak. Na to się mówi flex i ten flex teraz staje się coraz bardziej popularny. Zgadza się. Tak jak mówisz, zarówno wśród dużych firm, czyli korporacji, jak i wśród mniejszych, butikowych firm i wśród freelancerów. Z czego to wynika, twoim zdaniem? Ja bym w ogóle odwrócił. On był na początku bardzo popularny u freelancerów małych i średnich przedsiębiorstw i przez okres pandemii stał się bardzo też atrakcyjny dla korporacji. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę zmienił się model pracy. Kiedyś praca była od poniedziałku do piątku, od godziny 9 do 17. Firmom o wiele łatwiej było skalować swoje przestrzenie. Łatwiej było wyliczyć, ile osób danego dnia będzie w biurze, bo zazwyczaj byli to wszyscy. Teraz mamy pracę hybrydową, która też zmieniła się od początku pandemii do teraz. Na początku to były 1-2 dni w tygodniu. Teraz już widzimy mocne 3 dni w tygodniu. Zazwyczaj jest to wtorek, środa, czwartek. Poniedziałek i piątek w dalszym ciągu są tą pracą, którą pracodawcy dopuszczają do pracy zdalnej. W związku z tym firmy nie potrzebują aż tak bardzo przestrzeni tak dużej, podpisanej na tak długi okres czasu. Teraz bardziej im się opłaca dobrać przestrzeń, która na przykład jest przestrzenią elastyczną i pozwala im wraz ze zmianą preferencji pracowników dostosowywać po prostu ją do potrzeb. No właśnie, mówiłeś o preferencjach firm, a preferencje pracowników. Jakie one są teraz? Jakie one są teraz? Pracownicy przede wszystkim są stęsknieni za takimi relacjami czysto ludzkimi. Jak rozmawialiśmy w trakcie pandemii z HR menadżerami firm, które są u nas ulokowane w Mindspace, mówili, że największym problemem jest to, że straszliwie rozluźniły się więzi pomiędzy pracownikami, ale także pomiędzy pracodawcą i pracownikami. Więc ci ludzie, którzy wrócili, szukają tak naprawdę czegoś innego, szukają kontaktu niż to, co daje im dom. W domu wiadomo, jeżeli ma się dzieci, no to te dzieci też nie do końca dają komfort takiej pracy, na której można się skupić. W biurze jednak, szczególnie takim jak naszym, można albo pracować w przestrzeni biurowej, można porozmawiać z tymi ludźmi, można znaleźć sobie przestrzeń do pracy cichej, kreatywnej, można porozmawiać też z innymi osobami, kompletnie niezwiązanymi na przykład z działką, którą się dana osoba zajmuje. No właśnie, kreatywność. Ja na to stawiam, jeśli chodzi o przestrzenie typu flex i sama widzę po sobie też, jak praca z domu działa, chociaż na co dzień w zasadzie pracuję z domu już od wielu lat, to jednak przez pandemię ta praca, mimo że nadal z domu, bardzo się zmieniła.
No a kreatywność samemu będąc w czterech ścianach no jest ciężka. No i jeszcze to, że internet, który miał nas zbliżyć w pandemii, myślę, że tak naprawdę teraz nas oddalił, tak. Zdecydowanie tak. I to też pokazuje tak naprawdę, jak to wpłynęło na ludzi, bo w twoim przypadku to był twój świadomy wybór, że pracujesz z domu, tak? Bo taką wybrałaś pracę. Natomiast wiele osób, które nigdy nie pracowały z domu, nagle po prostu nie miały innego wyjścia i musiały się w tym wszystkim odnaleźć. Wszyscy dobrze pamiętamy te kole, gdzie większość osób miało w trakcie pandemii wyłączone kamerki, a siedziało tak naprawdę w dresie z potarganymi włosami. I to rzeczywiście miało taki wpływ dość mocno rozluźniający. Natomiast my obserwujemy, a naszych członków wróciło bardzo dużo do biura. I tak naprawdę kiedyś, przed pandemią, o wiele łatwiej było nam rozróżnić ten taki okres, na przykład przedświąteczny, kiedy rzeczywiście to obłożenie biura spadało, ludzie brali urlopy. Natomiast teraz już widzimy, że nie ma tych długich weekendów. Kiedyś między, nie wiem, 1 a 11 listopada ludzie bardzo często podróżowali i rzeczywiście ta przestrzeń była o wiele mniej oblegana. Można było sobie zaplanować jakieś rzeczy, a teraz tych ludzi jest bardzo dużo. I oni rzeczywiście potrzebują przede wszystkim tego kontaktu z innymi osobami. No tak, kontakt z innymi osobami to też nowe pomysły, ta wspomniana kreatywność. I ktoś mi tu podpowiedział, że u was sporo nowych biznesów powstało. Jak do tego doszło? Och, u nas powstało bardzo dużo biznesu, ponieważ my na początku, jak się otwieraliśmy, to też przestrzenie elastyczne nie były aż tak bardzo znane. I my rozpoczynaliśmy od mniejszych biur, które były dedykowane właśnie dla freelancerów, młodych startupów, małych firm, małych, średnich firm. No i naturalnie jak gdyby te młode biznesy się u nas rozwijały. My też z biegiem czasu naszą przestrzeń zaczęliśmy nawet na koszykach, bo tam na koszykach w porównaniu do 2017 roku podwoiliśmy naszą powierzchnię. Po prostu zaczęliśmy ją dostosowywać do tego, jakie jest zapotrzebowanie rynku. Te firmy, które u nas powstawały, to na przykład mieliśmy od biura 5-osobowego, w tym momencie firma ma 76 osób. Od biura 11-osobowego 93. I te biznesy po prostu rosły. Oczywiście w trakcie pandemii to szło troszeczkę wolniej, natomiast od początku tak naprawdę 2022 roku widzimy bardzo duży wzrost. To działa. Tak, działa i to potwierdzeniem tego jest też to, że otworzyliście nową lokalizację w wspaniałym biurowcu Skyliner. Nie robię tutaj reklamy, po prostu mówię to od siebie, bo znam budynek i autentycznie jest wspaniały, piękny. Coś o tej lokalizacji. Czymś ona się wyróżnia szczególnie na tle innych waszych tego typu miejsc? Znaczy, przede wszystkim jest to niesamowity budynek zlokalizowany w nowym centrum biznesowym Warszawy. Tuż przy wejściu do metra Rondo Daszyńskiego. Świetnie skomunikowana nie tylko metrem, ale również tramwajami, autobusami. Świetny dojazd, szczególnie z zachodniej Warszawy, ze strony Bemowa. Budynek klasy A, niesamowite przestrzenie. Wspaniały widok na Warszawę, w pełni zasilany źródłami odnawialnymi, więc to jest takie miejsce, które na pewno przyciąga, bo teraz wszyscy stawiają właśnie na tego typu aspekty. Dodatkowo, to co jest dla mnie ważne, jest to zupełnie inna lokalizacja niż koszyki. Koszyki jest bardziej lifestyle'owa, Rondo Daszyńskiego jest bardziej biznesowe, co daje nam możliwość tak naprawdę dotarcia do każdego klienta, do każdej firmy, a dzięki temu, że mając członkostwo w jednej lokalizacji Mindspace'owej można korzystać ze wszystkich bezpłatnie, to daje też możliwość naszym członkom dostosowywania się do ich kontaktów biznesowych. No właśnie, to jakbyś podsumował te główne zalety przynależności do waszej społeczności, bo tak to chyba mogę nazwać. Globalny akces do wszystkich naszych lokalizacji, który jest już wliczony w cenę. Biura są tak naprawdę gotowe do użycia, bo one są budowane w modelu plug and play. Co to znaczy? Wystarczy przynieść swojego laptopa, a wszystko jest zapewnione. Dokładnie. Serwis tak naprawdę 24 godziny na dobę. Opieka community managerów to jest nasza największa wartość, czyli to, że tak naprawdę każdy z naszych członków jest zaopiekowany. Może zawsze zwrócić się do nas z prośbą o pomoc i my zawsze bardzo chętnie pomożemy.
Dodatkowo jest się częścią globalnej społeczności, daje to możliwość małym firmom obcowania w jednej przestrzeni z globalnymi koncernami. Coś, co w przypadku tradycyjnego biura jest niemożliwe. I na odwrót. I na odwrót, oczywiście, że tak. Zgadza się. Michał, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Cała przyjemność po mojej stronie. Idziemy w przestrzenie typu Flex, bo one są kreatywne, zbliżają nas do siebie, a tego nam bardzo brakuje w obecnych czasach. Także zapraszamy, zachęcamy wszystkich. Jak najbardziej. Bądźmy kreatywni, spotykajmy się ze sobą, bądźmy razem. A naszym gościem był dzisiaj Michał Kwinta, dyrektor krajowy Mindspace. Bądźcie Państwo z nami za tydzień. Już teraz zapraszam na kolejny odcinek Galaktyki Nieruchomości o 14:30. Do zobaczenia.